Messieurs. poświęcić czas mojej petycji, skażę się na zmuszanie mnie do założenia przedsiębiorstwa we Francji, gdzie nigdy nie prowadziłem stałej działalności gospodarczej. Nazywam się Wojciech Rzepka, jestem ekonomistą. Przez kilka ostatnich lat prowadziłem firmę, która zajmowała się rekrutacją i zatrudnianiem fachowców. 15% naszych klientów to były firmy francuskie. Klienci korzystali z naszych usług najczęściej dlatego, że byliśmy w stanie znaleźć fachowców, którzy byli niedostępni na miejscu. Nasi francuscy klienci byli zadowoleni ze współpracy, ponieważ dzięki naszym pracownikom mogli kończyć w terminie zlecenia czy zapewnić ciągłość produkcji. Moja firma działała zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa. Delegowani przez nas do Francji pracownicy posiadali druki A1 oraz mieli zapewnione warunki pracy zgodnie z francuskimi przepisami prawa pracy. Moja firma prowadziła oczywiście normalną działalność na terenie Polski. Chciałbym przybliżyć Państwu sposób działania francuskiej inspekcji pracy wobec mojej firmy. Rozpocznę od przytoczenia fragmentu jednego z wielu przesłuchań, w którym miałem okazję uczestniczyć razem z moim francuskim prawnikiem. Cytuję. Inspektor pracy. Czy zgadzacie się założyć działalność na terenie Francji? Prawnik. Absolutnie nie. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy to zrobić. Nasza działalność nie jest tutaj stała, a obrót wygenerowany we Francji to zaledwie 10% całkowitego obrotu firmy. Inspektor pracy. To nie jest ważne. Prawnik. To jest bardzo ważne. Inspektor pracy. Zgłosiłem przestępstwo pracy nielegalnej. To są policjanci, którzy przeprowadzą przesłuchanie. Proszę się udać z nimi na posterunek. Prawnik. Na jakiej podstawie? Co wiecie na temat tej firmy? Nawet nas jeszcze nie przesłuchaliście. Nie powinniście najpierw zapoznać się z dokumentami, które wam dostarczyliśmy? Inspektor pracy. Będziecie o tym rozmawiać na posterunku policji. Prawnik. Nie macie żadnych dowodów przeciw naszej firmie. W mojej ocenie celem znacznej części kontroli, które były prowadzone w mojej firmie przez francuską inspekcję pracy, nie było sprawdzenie, czy działam zgodnie z prawem. Celem było doprowadzenie do tego, żebym zarejestrował we Francji firmę lub zaprzestał działalności na terenie tego państwa. W tego typu kontrolach inspektorzy często nawet nie chcieli zapoznać się z dokumentacją, ponieważ wiedzieli, że żadnych nieprawidłowości nie znajdą. Zamiast tego, już na pierwszym etapie kontroli zwykle otrzymywałem pismo, w którym byłem informowany o tym, że jestem podejrzany o nielegalną działalność na terenie Francji, za co grozi mi do 3 lat więzienia oraz 500 tysięcy euro kary. Ta rzekomo nielegalna działalność polegała na tym, że nie zarejestrowałem w tym państwie firmy. Tyle, że w świetle prawa unijnego nie musiałem tego robić. Gdy inspektorzy orientowali się, że straszenie mnie więzieniem nie działa, zaczęli nękać moich klientów. Informowali ich, że współpracując z moją firmą współuczestniczą w przestępstwie, za które grozi do 3 lat więzienia. Klienci w tej sytuacji często kończyli współpracę z moją firmą. Mówili, wy stąd odejdziecie, ale ja tu zostanę. Wiem, że działacie zgodnie z prawem, ale ja nie chcę mieć kłopotów. Podczas przesłuchań zawsze powoływałem się na prawo Unii Europejskiej. Przekazywałem inspektorom wyroki Trybunału Sprawiedliwości, potwierdzające jednoznacznie, że w okolicznościach, w których świadczą usługi na terenie Francji, nie muszę zakładać w tym państwie przedsiębiorstwa. Tutaj przytoczę rozmowę odbytą podczas jednego z ostatnich moich przesłuchań. Cytuję. Ja. Chciałbym przedłużyć pani inspektor 6 wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzających, że w moim przypadku nie może być mowy o prowadzeniu stałej działalności na terenie Francji. Inspektor pracy. Ja ich nie przyjmę. Doskonale znam te wyroki. Ja. Czy pani zdaniem w kontekście tych wyroków muszę zarejestrować we Francji przedsiębiorstwo, aby móc legalnie świadczyć w tym państwie usługi? Inspektor pracy. Nie obowiązuje prawo francuskie i tego muszę się trzymać. Niektórzy inspektorzy wprost dawali mojemu prawnikowi do zrozumienia, że mają świadomość, że działają bezprawnie, ale tłumaczyli się, że takie mają wytyczne. Cytuję. Inspektor pracy. Nie lubię tego robić, ale będę musiała pchnąć sprawę dalej. Daję panu 3 miesiące na założenie firmy we Francji. W przeciwnym razie poinformuję pana klientów o tym, że działa pan na terenie Francji nielegalnie oraz skieruję sprawę do prokuratury. Dziękuję. Thank you very much. Now I'm giving the floor to... Dziękuję. Teraz przekażę głos panu Ehrenstein z Departamentu Gross Komisji Europejskiej. Dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo,
z wielką uwagą wysłuchałem tej petycji, która właśnie została nam przedstawiona. Mówimy o petycji, która dotyczy jednej z głównych zasad wspólnego rynku, swoboda świadczenia usług w innym kraju członkowskim bez konieczności zakładania tam siedziby. Ta zasada obowiązuje, jeżeli chodzi tutaj o sporadyczne zapewnianie usług. Natomiast jeżeli są to stałe usługi, to wówczas może mieć zastosowanie zasada wolności przedsiębiorczości. W każdym razie trzeba się stosować do prawodawstwa europejskiego, nie można stosować tu żadnej dyskryminacji. Wszystkie stosowane działania muszą być proporcjonalne i zgodne z wartościami Unii Europejskiej. Jednocześnie Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że kraje członkowskie mogą wprowadzać środki, które będą zapobiegać pogwałceniu podstawowych wolności. Te środki pozwalają na ocenę każdego odosobnionego przypadku. Jednakże nie można z góry zakładać, że dochodzi do jakiegoś nadużycia. Jednocześnie podmioty gospodarcze muszą udowodnić, że prowadzą prawdziwą działalność gospodarczą i jeżeli tak jest, no to oczywiście należy chronić ich podstawowe swobody i prawa. Komisja nie sugeruje tutaj, pod jaką kategorią podpada działalność tego przedsiębiorstwa, czy chodzi tutaj o sporadyczne usługi, czy chodzi tutaj o stałe usługi we Francji, czy też dochodzi tutaj o symulację pewnych usług. Jesteśmy przekonani co do tego, że to sądy francuskie są najlepiej uprawnione do tego, żeby ocenić tę sytuację. Więc wzywamy petycjonariusza, żeby zgłosił swoją skargę do sądów francuskich. Dziękuję. Now has the floor. Dziękuję. Teraz pan Kimpropoulos z EPL-u. Proszę. Thank you very much. Dziękuję bardzo pani przewodniczący. Szanowni państwo, chcę serdecznie podziękować składającemu petycję. Poruszył on wiele ważnych pojęć prawnych, mianowicie swobodne świadczenie usług, swobodne umieszczanie się, a także odniósł się do sposobu funkcjonowania Unii. Te swobody zostały również podkopane pandemią, dlatego też potrzebna jest jasność prawna w duchu funkcjonowania Unii Europejskiej. Przekazywanie informacji przez Komisję, wszystkich informacji jest bardzo ważne. W świetle tego i uwzględniając dochodzenia władz francuskich, bardzo ważne jest podjęcie szybkiej decyzji i analizy tych pojęć, a także aktów prawnych. Jednocześnie Komisja Europejska jako strażniczka traktatów musi być bardzo czujna w przypadku takich naruszeń, kiedy mówimy o pierwotnym, o wtórnym prawie unijnym. Dlatego też petycja powinna pozostać otwartą i powinniśmy uzyskać więcej informacji od władz francuskich. Również komisja powinna wymagać od władz, by trzymały się prawa europejskie. Dziękuję bardzo. Teraz pan Adziusz Saliba ze strony socjaldemokratów. Proszę. He's not... Nie jest on z nami połączony. W takim razie przekazuję głos pani Zdanocy ze strony Zielonych. Thank you, Chair. So... Dziękuję pani przewodnicząca. Ja od 2004 roku jestem członkiem Parlamentu Europejskiego i pamiętam dyskusję na temat dyrektywy usługowej. Teraz te przepisy są wdrażane w krajach członkowskich i doszło do dużego zróżnicowania podejścia.
I myślę, że właśnie w tym sęk. Pamiętam, że Francja była jednym z tych krajów, która sprzeciwiała się tej dyrektywie. Sprzeciwiała się na przykład włączeniu pewnych kategorii usług do tej dyrektywy. W końcu uwzględniono wiele usług, część została pominięta. I teraz, jeżeli chodzi o tę polską kancelarię prawną, która działała we Francji, to boryka się ona z olbrzymimi trudnościami. To jest zupełnie nie do przyjęcia. A to, co jest tym bardziej nie do przyjęcia, to fakt, że komisja nie przysłała nam wcześniej odpowiedzi na piśmie, a teraz wystosowuje propozycję zwrócenia się do sądów francuskich. To nie są zalecenia, których się spodziewaliśmy ze strony komisji. Pragniemy, aby komisja niosła swoją pomoc przedsiębiorstwom, które borykają się z trudnościami w różnych krajach członkowskich właśnie w tego typu sytuacjach. Komisja musi wydać stosowne zalecenia. Parlament Europejski w styczniu przyjął sprawozdanie mówiące o wzmacnianiu jednolitego rynku i w tym sprawozdaniu też mówiliśmy o przyszłości wolnego przepływu usług. Więc teraz przypominam komisji o tym tekście. Dobrze by było, gdyby komisja oceniła tutaj zakres stosowania dyrektywy usługowej i żeby opublikowała na piśmie zalecenia dotyczące wdrażania i wzmacniania tej dyrektywy. Również dobrze byłoby uzupełnić, uaktualnić nowymi wskaźnikami tablicę wyników dotyczącą jednolitego rynku. Myślę, że powinniśmy mieć tutaj odpowiednie dane, wskaźniki, informacje na temat stopnia wdrożenia i stosowania tej dyrektywy w poszczególnych krajach członkowskich. I teraz ja proponuję, aby nasza komisja utrzymała charakter otwarty tej petycji i aby domagała się od komisji właściwego podejścia. Dziękuję. Gracias. Dziękuję bardzo. Teraz przekazuję głos pan Agius Saliba, proszę. So just to be sure, we are on the services directive. Yeah. But you know, when it was your time. Mówimy o dyrektywie usługowej. Tak, przepraszam, byłem gdzie indziej. Przede wszystkim chciałbym podziękować składającemu petycję za poruszenie tej ważnej kwestii dotyczącej wspólnego rynku, dotyczącej podstawowej zasady świadczenia, swobody świadczenia usług. To jest jedna z zasad traktatowych, wpisana we wtórnym prawie, w dyrektywie usługowej, która nie dopuszcza takich nieproporcjonalnych restrykcji. Wewnętrzny rynek jest żywym organizmem. Z jednej strony mamy te swobody, a z drugiej strony państwa członkowskie chcą regulować, by chronić swoje uzasadnione i ważne interesy. Mianowicie chodzi o delegowanych pracowników i gwarancję praw socjalnych, tak aby nie generować nieuczciwej konkurencji. Dlatego też ważne jest przestrzeganie przepisów i norm pracy. Jednocześnie krajowe przepisy, które
mają na celu transponowanie prawa unijnego, nie powinny dyskryminować. Niestety w niektórych państwach członkowskich brak jest jasności co do tego, jakich przepisów powinien przestrzegać usługodawca. Usługodawca musi jednak szanować prawa pracowników. Ja wnioskuję o to, by ta petycja pozostała otwartą i wzywam komisję do przeanalizowania tego przypadku i podjęcia działań. Pani Rafalska, proszę. Dziękuję bardzo. Teraz pani Rafalska ze strony EKR-u. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, prezentowane przez grupę Aterina przykłady nie są sytuacją jednostkową. Przedstawiony problem jest problemem systemowym, który wymaga rozwiązania i wyjaśnienia po stronie francuskiej. Wiemy, że podobne sytuacje spotykały innych przedsiębiorców. Coraz więcej polskich firm zwraca uwagę na dyskryminujące praktyki ze strony francuskich inspekcji pracy. W wyniku kontroli firmy mają być uznawane za działające nielegalnie na terytorium Francji, za co zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2018 roku grożą bardzo wysokie kary finansowe. Jak informują przedsiębiorcy, rzeczywistym celem kontroli nie jest wykrywanie nieprawidłowości, ale wywarcie presji na polskie firmy i w rezultacie zmuszenie ich do przeniesienia części działalności lub całości działalności na stałe do innego państwa. W przypadku prezentowanym przez grupę Aterima Francja zmusza właśnie tego przedsiębiorcę do rejestrowania tej działalności na jej terenie. Jest to absolutnie sprzeczne ze swobodą świadczenia usług, idąc logiką francuską. Firmy delegujące pracowników powinny rejestrować działalność we wszystkich państwach, w których świadczą usługi, a to z pewnością ograniczyłoby swobodę i wolność funkcjonowania na jednolitym rynku. Należy również zauważyć, bo była tu mowa o tym, że ta działalność jest prowadzona stale, że swoboda świadczenia usług nie jest to ograniczona w czasie. Przedsiębiorca może przez lata świadczyć usługi w innych krajach Unii Europejskiej pod warunkiem, że w kraju siedziby świadczy znaczącą działalność. O prowadzeniu stałej działalności może świadczyć na przykład posiadanie przez przedsiębiorstwo infrastruktury na terenie Francji czy prowadzenia tam działalności marketingowej. A w przypadku Aterimy nie miało to miejsca. W związku z powyższym sprawa wymaga wyjaśnienia. Bez tego firmy, nie tylko ta, ale również inne, nadal będą działały w warunkach braku jasności prawnej. Potrzebna jest jasna informacja ze strony francuskiej, na jakiej podstawie twierdzi ona, że przedsiębiorstwa prowadzą stałą działalność na terenie Francji, i które przepisy prawa europejskiego są łamane przez firmy, tak jak w przypadku grupy Aterima, korzystające ze swobody świadczenia usług. Chciałabym się zwrócić do pani przewodniczącej z propozycją wystosowania pisma do strony francuskiej z prośbą o jasne wskazanie, które przepisy prawa europejskiego są łamane i na jakiej podstawie wymaga ona od przedsiębiorców rejestracji swojej działalności na terenie Francji. Dziękuję. Thank you. Now... Dziękuję bardzo. Teraz pan Kosza z ramienia EPL-u. Proszę bardzo. Biuro pod Kiwanuk. Witam. Chciałbym także powitać nie tylko kolegów, ale również składającego petycję. Jestem członkiem Komisji do Spraw Zatrudnienia i jestem świadom tego, co dzieje się i co działo się w ciągu ostatnich 2-3 lat w tej dziedzinie. Sytuacja jest bardzo jasna. W tym konkretnym przypadku firma Aterima chce świadczyć usługi w innym państwie członkowskim, w tym konkretnie we Francji.
pracownicy przedsiębiorstwa polskiego są traktowani jako pracownicy oddelegowani, pracują w sposób legalny i to oznacza, iż z punktu widzenia zabezpieczenia społecznego należą do systemu polskiego. Zgodnie z prawem francuskim świadczenie usług jest możliwe tylko wtedy, jeśli ma charakter permanentny. Moim zdaniem takie podejście jest błędne. To jest niemożliwe, bowiem nie tylko jest to złamanie zasady wolnej konkurencji w tym konkretnym przypadku, ale prowadzi to także do wprowadzenia reguł administracyjnych, które ograniczają działalność przedsiębiorstwa i ograniczają ich swobodę świadczenia usług, działalności gospodarczej. I w ten sposób powstają sytuacje nie do przyjęcia, bo przedsiębiorstwa zagraniczne są de facto wypychane z rynku francuskiego. Te zasady obowiązują także Francję i Francja powinna ich przestrzegać, tak jak przestrzegają ich, czy powinny ich przestrzegać wszystkie państwa członkowskie. Wydaje mi się, że stanowisko komisji jest nie do przyjęcia. Musimy dowiedzieć się, dlaczego władze francuskie traktują sytuację jako sytuację, w której nie muszą stosować prawa unijnego i dlaczego wprowadzają reguły administracyjne, które ograniczają swobodę działania. Dziękuję. Teraz pan Duda, EPL. Pani przewodnicząca, ja bym chciał wzmocnić te wszystkie głosy, które się pojawiły w kontekście tego bardzo poważnego problemu. Uważam, że sytuacja jest naprawdę pilna, zwłaszcza w kontekście tych oskarżeń, które padają ze strony francuskiej i pod adresem tego konkretnego przedsiębiorstwa oraz informowania jego kontrahentów o potencjalnym łamaniu prawa. Uważam, że to jest niedopuszczalne, jeśli chodzi oczywiście o swobodę świadczenia usług. I kontekst społeczny, w sytuacji, kiedy jesteśmy w bardzo poważnym kryzysie związanym z pandemią, utrata każdego miejsca pracy jest tutaj już naprawdę bardzo poważnym problemem i nie możemy sobie na to pozwolić. Chciałbym wzmocnić głos pani poseł Rafalskiej, która proponuje, abyśmy my jako komisja zwrócili się do strony francuskiej, wystosowując do nich jakieś stosowne pismo z prośbą o bardzo konkretne wskazanie, które przepisy prawa europejskiego są łamane i na jakiej podstawie wymagana jest od przedsiębiorców rejestracja działalności na terenie Francji. Pójście przez komisję trochę na łatwiznę, odsyłając do sądów francuskich, uważam za niepoważne. Zatem również skłaniam się bardzo do tego, aby utrzymać tę petycję otwartą. Bardzo dziękuję. Thank you. Now has the floor Mr. Czarnecki. Dziękuję bardzo. Teraz pan, Czarnecki, EKR. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Krótko, ja jestem zdumiony tym stanowiskiem Komisji Europejskiej, która wymaga w różnych sprawach Solidarności Europejskiej, ale w tej sprawie akurat jak Poncjusz Piłat umywa ręce. To jest totalne nieporozumienie. Cieszę się, że moi szacowni koledzy, pani minister Rafalska, pan minister Duda przedstawili stanowisko, które ja podzielam. Muszę powiedzieć, że tego typu praktyki, podobnie jak przy pakiecie mobilności, przy firmach transportowych, pokazują obywatelom, zwłaszcza naszego regionu Europy, że ta fundamentalna wolność unijna w postaci przepływu usług jest w jakimś wymiarze fikcją, nie jest realnie egzekwowana. I to potem prowadzi do sytuacji, w których jak w powieści brytyjskiego pisarza Forwark Zwierzęcy, jednym zwierzętom wolno więcej, a innym mniej. I nie dziwmy się potem takiemu eurosceptycyzmowi, który w Unii Europejskiej zaczyna być obecny,
kiedy się widzi, że pewne unijne ustalenia wspólne dla wszystkich nie są respektowane, nie są wspólne dla wszystkich, tylko są dla wybranych. Bardzo mocno przestrzegam przed taką praktyką i w tą praktykę wpisuje się niestety działanie rządu Republiki Francuskiej, a także Komisji Europejskiej, na czym ubolewam. Thank you very much. And now... Dziękuję bardzo. Teraz pan Kanef z ramienia EPL-u. Proszę bardzo. Totalmente. Thank you. Dziękuję bardzo. Postaram się nie powtarzać tego, co powiedzieli przedmówcy, ale najpierw chcę podziękować składającemu petycję za poruszenie tej ważnej kwestii i chcę powiedzieć, że jestem zdania, że petycja powinna pozostać otwartą. Nie mogę zaakceptować podejścia komisji. Wszyscy wiemy, że dyrektywa o usługach, a także swoboda świadczenia usług jest jedną z najbardziej skomplikowanych materii i kontrowersyjnych w Unii Europejskiej. Wiąże się to z mobilnością pracowników, ale to jest również jedno z podstawowych praw obywateli unijnych. I dotyka ono i głównych zasad Unii Europejskiej. Dlatego też potrzebne jest bardziej poważne podejście komisji, bardziej dokładne przeanalizowanie tej sytuacji. Wielu przedmówców mówiło, że to nie jest odizolowana sprawa. Jest to coś symptomatycznego, dotyka to wielu przedsiębiorstw, które są obciążone tymi obciążeniami administracyjnymi. Moja sugestia, oprócz pozostawienia tej petycji otwartą, prosiłbym również Komisję EMPL o przedstawienie swojej opinii. Deklaruję, że będę bardzo aktywny sam jako sprawozdawca, który zajmuje się kwestiami pracy, jeśli chodzi o te konkretne kwestie, ale również i o kwestie zasad. Dziękuję. Dziękuję. Pan Złotowski, czy pan Złotowski jest na linii? Czy chciałby pan zabrać głos? Jest, tak, okej. Okay. Tak, jestem. Szanowni Państwo, ja rozumiem to, co powiedział pan przedstawiciel Komisji Europejskiej, że nawiązuje do tradycji byłego przewodniczącego Jean-Claude Junckera, który mówił, mawiał, no bo to Francja. A skoro Francja, nie możemy zwracać jej uwagi. Ale czyż to nie Komisja Europejska jest strażniczką wspólnego rynku, strażniczką dyrektywy o usługach? No właśnie Komisja Europejska. I dlatego chciałbym, żeby Komisja Europejska do tej sprawy się właśnie ustosunkowała, żeby Komisja powiedziała, czy wspólny rynek jest wspólny, czy dyrektywa o świadczeniu usług w Unii Europejskiej obowiązuje, a jeżeli tak, to w jaki sposób jest to prawo egzekwowane. Bo sprawa nie dotyczy tylko tej jednej firmy, sprawa dotyczy wielu firm. Bardzo nagminne stało się to, zwłaszcza po roku 2015 w kontekście przedsiębiorstw transportowych, które nie tylko z Polski zresztą, z Europy Wschodniej generalnie, które zmuszano we Francji do tego, aby powoływać tam swoich przedstawicieli. Więc bardzo bym prosił Komisję o ustosunkowanie się poważne, a nie odsyłanie do francuskich sądów, to po pierwsze, a po drugie oczywiście uważam, że petycja powinna pozostać otwarta. Dziękuję bardzo. Thank you. Dziękuję bardzo. Teraz ja chciałabym się spytać komisji, czy chciałaby ona zabrać głos po tych głosach, które padły na sali. Z
Thank you very much, Madam Chair, honorable members. I don't know what... Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Nie wiem, czy państwo mnie słyszą, tak? Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo za uwagi, które zostały przedstawione. Chciałbym się odnieść do niektórych z nich. Zaskoczyło mnie to, że parlament nie otrzymał uwag na piśmie do tej petycji z naszej strony. My je opracowaliśmy i sprawdzę to. Być może to jest jakiś błąd administracyjny z naszej strony, że te dokumenty do państwa nie dotarły, ale komisja przygotowała na piśmie odpowiedź do tej petycji. Jeżeli to nie dotarło, bardzo przepraszam, prześlemy je tak szybko, jak to możliwe. Oczywiście musimy przeanalizować dyrektywę, jak analizował ją Trybunał w wielu orzeczeniach. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że rozróżnienie pomiędzy siedzibą a tymczasowym świadczeniem usług musi być analizowany przypadek po przypadku. A to jest jasne, ponieważ należy przeanalizować na przykład długość świadczonych usług, regularność, okresowość, kontynuowanie świadczenia usług. Przypadek po przypadku to władze lokalne, krajowe oraz sądy analizują te sprawy i sprawdzają, czy spełnione zostały wymogi przepisów europejskich i czy zgodne są one z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości. Należy uwzględnić, że usługodawca spełnia już wiele wymogów w swoim kraju pochodzenia. Tutaj chodzi konkretnie o Polskę. I podlega rozporządzeniu tam. Tego nie można ignorować. Trybunał Sprawiedliwości określił również, że środki krajowe ograniczające prawo swobodnego przemieszczania się to jest praktyka abuzywna. Państwa członkowskie muszą walczyć z tym, mogą podjąć takie działania, by ograniczyć te naruszenia. Nie mogą tego jednak robić w oparciu o ogólne założenie, że praktyki są abuzywne. Muszą przeanalizować przypadek po przypadku i ocenić, czy w danym przypadku dochodzi do naruszenia. Wsłuchałem się w Państwa głosy i słyszę Państwa przesłanie, ale musimy jasno postawić sprawę. W dziale, za który odpowiadam, zajmujemy się wieloma przypadkami spraw przeciwko państwom członkowskim dotyczące ograniczenia praw i swobód, ale wykazanie, że państwo członkowskie rzeczywiście dopuszcza się naruszeń. Oczywiście rolą komisji jako strażniczki traktatów jest zadbanie o to, że państwa członkowskie odpowiednio wdrożyły zapisy dyrektyw, ale przede wszystkim to władze krajowe muszą zadbać o to, że te przepisy są odpowiednio wdrożone. Jeżeli pojawią się dowody na to, że jest stałe naruszanie tych zasad, wtedy otwieramy procedurę o naruszenie, niezależnie od tego, jaki kraj chodzi. Ale komisja nie może zapewniać i monitorować codziennego stosowania prawa w państwach członkowskich. Nie, to jest odpowiedzialność sądów krajowych. Dziękuję. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Teraz przekażę głos na 2 minuty petycjonariuszowi, proszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za wszelkie uwagi i komentarze do mojej petycji. Moja firma w latach 2018-2020 przeszła we Francji 15 kontroli. Przez cały okres swojej działalności nie otrzymała ani jednego mandatu, nawet jednego euro. Nie jest to moje pierwsze podejście i prośba o pomoc do Unii Europejskiej w zakresie rozwiązania tego problemu, ponieważ w grudniu 2019 roku oraz w styczniu 2020
złożyłem skargę do Solvit, a do dnia dzisiejszego, mimo iż minęło już 14 miesięcy, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. A rzeczywiście nie jest to odosobniony przypadek. Wielu polskich przedsiębiorców, z którymi miałem okazję rozmawiać, mówiło mi, że praktyki są bardzo podobne, że są traktowani przez inspekcję pracy jak przestępcy. Dla mnie jako obywatela Unii Europejskiej naturalne jest, że rynek wewnętrzny działa w ten sposób, że gdy pójdę w Polsce do sklepu spożywczego, to będę mógł kupić francuskie wino. Natomiast gdy francuski producent win będzie szukał pracowników tymczasowych do zbioru winogron, to będzie mógł skorzystać z usług mojej firmy równie swobodnie, jak ja mogę jego produkty kupić w Polsce. Moim zdaniem rynek wewnętrzny powinien polegać na respektowaniu wszystkich swobód gospodarczych, a nie tylko tych, które się opłacają. Na zakończenie tylko dodam, że w lipcu ubiegłego roku moja firma niestety zakończyła działalność. Dziękuję. Okej. Dobrze, po wysłuchaniu składającego petycję i także przedstawiciela komisji i przedstawicieli komisji petycji, proponuję, żebyśmy podjęli decyzję o utrzymaniu tej petycji otwartą, byśmy zwrócili się o odpowiedź na piśmie Komisji Europejskiej, ponieważ nie otrzymaliśmy jej. Po trzecie, także zwrócilibyśmy się do władz francuskich z prośbą o jasną odpowiedź, jakie zasady prawne, jaką ustawę czy jaką dyrektywę uważa ona za naruszoną w tym konkretnym przypadku i będziemy domagać się tej odpowiedzi oraz także działań następczych ze strony komisji w tej sprawie. Jeden z posłów prosiłby przekazać tę sprawę także Komisji do Spraw Zatrudnienia. Możemy także wystąpić do Komisji do Spraw Zatrudnienia z prośbą o opinię. Dziękuję.